Witam wszystkich z tej strony Tula i proszę bardzo, my już zaczynamy. Za chwilę przedstawię mojego gościa, ale mamy walkę ostro. O Jezu. Z pająkami. Także zaczyna się emocjonująco. O, dobra. Także dziś ze mną jest. Ja jestem Wojtek, cześć. Tak, ze mną dziś jest Wojtek. Wojtek. Mr. Black, tak? Tak. Ma też swój kanał, słuchajcie, link oczywiście będziecie mieli w opisie, więc możecie tam zajrzeć. Zaczęłam dlatego, że mówię, tyle tych pająków, to wiecie. Zobaczycie, jak walczymy, żeby nie było. Znowu mi mur popsuł, głupie. Co to? Taki co? Prezent jakby do góry mi się pokazał, co to jest? Morza, nie, nie widzę. A to co to jest tutaj? Inspect Self, co to jest, słuchajcie? Tula, ile dni? Masz takie coś? No ja nie widzę czegoś takiego. Na pasku, znaczy no w swoim ekwipunku, no nie? Mm-hmm. Jak masz, to... Na sam... Inspect Self. No. To może to jest od tego modu, że możesz się przebrać, nie wiem. Może. Tak, bo słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, że... No, poza tym, że jest moja już postać, oczywiście pobierajcie Tulę, która jest boska. Zresztą resztę postaci również. Ja tutaj namówiłam Wojtka do zagrania Barczakiem, który jest genialny. Co jakiś czas zasypia, już miał... O! Co to? Prezent dostałam! Co to jest? Lol. Use now. Pula. Pula! No to wrzuć trawę, cokolwiek! Ej! Szybko, bo ja nie mogę teraz stąd wyjść. Podejdź do tego. Dobra. Serio? No przecież masz trawę, dałam ci. No czemu nie dorzucasz to ognisko? Nie mogę trafić do ognisko. Drewno ci dałam, wszystko. Lol, dobra, starczy. Ej, to było genialne! Zobaczysz na filmiku! Ty zobacz, ale nie patrz, nie widać na tym. To chyba jest odcinek. Wyrzuciła ci jakiś prezent. No! Taka do góry ikonka z prezentem mi się pokazała i niby mogłam się przebrać, bo słuchajcie... dodadzą te skiny do gry, tak? Ale Jarek w swoich modach ma taką szafę, którą można zrobić. I jego postaci, każda ma strój już swój na przebranie i jeżeli wejdziemy w tą szafę, to możemy się przebrać, słuchajcie, koniecznie spróbujcie postaci, ty byś mógł na pewno. I ty, słuchaj, jak się przebierzesz, to jesteś takim zombiakiem, po prostu wygląda to genialnie. O Jezu, przegrzewam się, nie? Czekaj. Jak zawsze. Wrzuciłem ci tutaj do lodówki mięsko, żeby się miała. Okej. Okay. Tam później. Trochę się podleczę. Tak, jak pamiętacie, ostatnio ledwo przeżyłam, ale słuchajcie, skoczyłam szybko na bagna. Pozbierałam właśnie trochę pęcherzy, trochę od tych komarów, tylko że ja zebrałam ze sobą ostatnio, wiesz co, chodź idziemy po te drzewa, znaczy po kasztany, bo niestety nie mamy, słuchajcie, nic, żeby zrobić jakikolwiek hełm. Ja mam resztkę, nie mam skór świń, to idziemy chociaż po kasztany, zrobimy ten hełm taki kolczasty z kasztanów. Chyba, że tam gdzieś świnie będą. I słuchajcie, ja zabrałam te mermy ze sobą. No i jak przyszłam, to tam wśród tych pająków jest jedna wielka masakra. Masa potrójnych kokonów, pajęcza królowa, bo nie było mermów, nie miał ich kto tłuc. Poczekaj, niech ja spojrzę. Tak, tu musi mieć... Chociaż wiesz co, tam i tak będą blisko świnie, to może też byśmy zaczęli. Tu w ogóle gdzieś jest ten, gęsiołoś. I gęsiołoś złożył dwa jaja. O, aż dwa? Dwa. Tak. To się będzie działo. Także masakra, tu trochę w górę idziemy. Tak, i Wojtek gra właśnie jedną z postaci Jarka, Barczakiem, który jest silny, ale właśnie zasypie co jakiś czas, to wygląda po prostu super. Właśnie teraz przed rozpoczęciem nagrania po tak. prostu walnąłem w kimono. Tak, mówię wam, wypróbujcie koniecznie postaci Jarka, bo mówię, tak, może z obrazków nie widać, ale są przegenialne, serio, pobierzcie całą paczkę, tam jest 5 postaci, włącznie z moją Tulą, wypróbujcie sobie każdą, mówię, zróbcie sobie szafy, zobaczcie stroje, no, są przegenialne te postaci, naprawdę, i to nie dlatego, że Jarek zrobił mi postać i dlatego ja go... polecam, bo przecież wcześniej ja nie wiedziałam, że to w ogóle Jarek jest Polakiem, jak już korzystałam z jego modów, więc absolutnie tutaj nie o to chodzi, po prostu mody są genialne. Naprawdę. A ja mogę tylko potwierdzić, na razie mi się tutaj Barczakiem całkiem nieźle gra, więc tragedii nie ma, naprawdę.
On jest super, zobaczysz. To jeszcze nie miałeś okazji tak go przetestować dobrze. Ja czekam, słuchajcie, na jaskinie, aż dodadzą tak normalnie. Ja wiem, że są teraz jaskinie, ale to nie są takie jaskinie, jak ja bym chciała. Bo ja chcę, żeby były normalne jaskinie, gdzie wszyscy możemy na nich grać i wtedy zacznę grać Tulą. Bo tak to uważam, że wcześniej po prostu nie ma sensu. No bo co będę zaczynać, a bez jaskin, no to nie, bez sensu granie takie, prawda? Także czekam, aż dodadzą jaskinie i wtedy zmienię postać, którą gram, na moją Tulę. Oczywiście, no przecież jak mogłabym moją Tulą nie pograć, która jest świetna. Ma taką różdżkę, której użyję, to wtedy koci szopy mnie słuchają i wygląda to genialnie, gdy jest ich kilka i ja je użyję i one wszystkie się na przykład rzucają na świnie albo na coś. No mówię wam, to wygląda świetnie. Koniecznie sprawdźcie, naprawdę. Dobra, lecimy. Jestem ten, jak będziesz szedł spać, to pokażemy, fajnie to wygląda. Na szczęście ostrzega, że idzie spać. No nie, pszczoła mi tu jakaś łazi. Zobacz. Tylko mam nadzieję, że nie będzie tak, że jak będziemy... Zabij tą pszczołę. Patrz tu. Nie wolno bić. Pięknie. No, co mówisz? Masz nadzieję, że co? Że nie uśnie mi w trakcie walki. No właśnie się tak zastanawialiśmy, czy nie uśnie w trakcie walki. I ty właśnie, jakbyś przebrał swoją postać, to będziesz po prostu takim świetnym zombie... O! Już ci się chce spać. Ziewa. Zombiakiem po prostu. I tak chodzisz jak taki zombie, wiesz, taki lunatyk z rękami do przodu wyciągniętymi. No genialne to jest. Masz może krzemień? Tak, wziąłem troszeczkę, ale już zużyłem. Aha, już ci zaraz dam. On chyba idzie spać. O, patrz, chodzisz, przejdź trochę, przejdź. Zobacz. Jak lunatek. Ale z tym zombiakiem to wygląda świetnie. No i dobranoc. No i dobranoc. Trzymaj. No, niestety musi jakaś kara być za to, że jesteś tak silny. Ale wiesz, co jest fajne podczas tego spania, jak on tutaj tak padnie w to kimono, no. Wzrasta mu sanity, ale niestety spada mu głód. No to tak jak z namiotem jesteśmy... trochę, no tak. Nie? No i super. I on tutaj na starcie w ogóle ma taką fajną broń, to jest Monster Bat. Ona się niestety chyba psuje. No, na pewno. I on ma śpiwór. O! No widzisz? To super. Ja jeszcze nie grałam barczakiem, słuchajcie, dlatego tutaj namówiłam Wojtka, żeby wypróbował. Co to za siekierka? Ja teraz, słuchajcie, namiętnie gram moją Tulą, jak gram prywatnie, bo wiecie, no... muszę ją dobrze przetestować. Tak, ty masz ten kask, czy... No nie, bo jeszcze mi brakuje. 8 na 1! To ja mam już 8, to teraz zbieram do ciebie. Dobra. Drewno też się przyda. O, koci szopy. Ja mogę budować w mojej postaci domki koci szopów. Ja ostatnio znienawidziłem koci szopy i to chyba przez to, że gram Weberem. A. U siebie na tym. A i tego nie chcę. Na serii wiesz, czy na świecie prywatnym. Co to za gigant? Czy mi się wydawało, że się trzęsło? Nie wiem. Nic się nie trzęsie u mnie. O! Więziołoś! No. A to jednak są dwa. Wiesz co, ja ale tamtego że... jednego nie ma, to ja nie wiem, co się z nim stało. Tam były, słuchaj, na pewno dwa jaja. Ale teraz ja szliśmy i nie powiem, widziałam. Ja pamiętam, że z... Ale myśmy zabiły przecież jednego, czy dwa, już teraz nie pamiętam. I wydawało mi się, że został jeden, ale chyba dwa. Ja wiem, że zabiłaś, ale pamiętaj, że mijałaś oczka wodne z tym takim miejscem na gniazdo z chyba jeszcze jedną gęsiołosiem. Tak no mi się to coś kojarzy. To jest ten drugi właśnie chyba. Chodź, pójdziemy na świnie jeszcze, bo tu są blisko, to w sumie... Moglibyśmy... Można je zmaltretować. Gdzie ty idziesz? No idę za tobą. A, dobra. Ja troszeczkę wolniej chodzę niż ty. Ja chodzę wolniej? Moja postać chodzi wolniej na innych biomach niż bagna. Patrz, tu się zostało. Ale pamiętaj, ja chodzę osobą, która chwilę później zasypia. No ale jeszcze nie zasypiasz. Ognisko! Oj. No, zrobiliśmy dwa, nie? Świetnie po prostu. No cóż, no, jedno się zapali, będziesz miała proch. Słuchaj, daj mi jeden ten kasztan. Albo daj mi wszystkie, bo...
Bo to i tak ja będę robić, tak. Daj mi wszystkie swoje kasztany i tobie też od razu zrobię. Już ci daję. Proszę. Okej, okay, dzięki. A drewna będziesz miała sporo. No. Bo mi się wydaje, ale ono chyba ma 8 drewna na start. Nie wiem, nie przeuważyłem tego. Tak? Tak, bo mam właśnie 38 sztuk. To te kasztany sobie zabierz, możesz je sobie przepiec, bo ty możesz chyba je jeść, prawda? Tak. No właśnie. O właśnie, ja muszę motyle też łapać, bo kurde, mam tak mało miodu, a miód by mi się przydał. Aha. Dzień dobry. Słyszysz? Psy idą. Ajaj. A ja miałam przed odcinkiem dopiero co psy. No co one, się wściekły? A ile masz sanity? No dobrze, mam dość... A co? Wiesz co, ja zauważyłem, że u mnie na przykład się. Jak gram i mam mniej sanity, to one często przychodzą wtedy. Nie wiem, tak jakby gra nie. chciała ci... Wiesz co, im więcej dni, tym ich przychodzi więcej i częściej. Tak jest na to pewno. Też. Gotowy? Załóż sobie ten kask! Kolczasty, co ci dałam. O, spoko. Czekaj, mięsko wezmę, nie zabieraj. O, czekaj, jeszcze biegnie. Jeszcze z tej biegnie? Już, ich, już, to po nich. Gdzie? Jeszcze biegną, co ty? Ja z nimi tu skończę. No wolno bić. O, ty jesteś przecież silny, to ty lej. Ha, szybko! Chodź tu, bo on goni ciebie. Dobra. Wiesz, ta postać jest troszeczkę wolniejsza niż wodnik. Tak, ty ci już oddaję resztę mięska. Nie jest wolniejszy. Mówię ci. Chodź! Mi się staj wydaje, równo ze mną. 3, 4, idziemy, chodź. Chodź, zobaczysz. No i widzisz? Nie wiem. Zobacz, jak już wyprułeś do przodu, a gdzie ja jestem. Przed chwilą mi się wydawało, że jest wolniejszy. Nie, moja jest postać wolniejsza na 100%, mówię ci. Ja już wiem, no trochę nią gram, to wiem, że ona jest. Przecież nie widziałeś, jak ostatnio uciekałam przed tym głupim muchosmokiem i wiesz, no. Bierz świnie, zobaczymy, bo one mnie atakują. Wiesz co ja ci polecam robić dla tych świnek? Jak masz te czekany do rzucania, to robisz te czekany i cztery te siekierki wystarczą, by powalić świnkę. Coś ty? Dokładnie. Ja u siebie sprawdziłem, haruzem sobie gram i zadziałało. Aha, faktycznie. O Jezus, ile ja mam zdrowia! Bierz mi tę świnię! Fuck. Ja nie zauważyłam. Co ja mam tak mało? Dobra. Dupkę świnki mam jedną. Ja też mam jedną. To dawaj. Daj tą dupkę, wezmę na ten. No i okej, okay, słuchaj, to teraz możemy wracać do domu. Jakbyś gdzieś widział motyle, to mi mów, bo muszę połapać, bo mam tam mało pszczółek, kurde, i musiałabym, wiesz... Wiesz, o, czekaj, tu jest motyl. Ja specjalnie wzięłam tą. Wiesz, u mnie pszczółki same rozsadzają te kwiatki, chociaż troszeczkę to trwa. No też właśnie, a jak posadzisz od razu więcej, to wiesz, szybciej się wezmą do roboty. Ja nie wiem, czy wiesz, ale jak pszczółka usiądzie na takim miejscu, gdzie nawet nie ma kwiatka, to jak ona tam usiądzie, to po 3 dniach tam no, wyrośnie kwiatek. Co tu się rozwaliło? Co się rozwaliło? Coś rozwaliło domek świnki. O! No to zbieraj. Może wiesz co, jak tu... Czekaj, co to tu było? Jeleni cyklop, z kim ja tu byłam? Jeleni cyklop chyba, o! O! Chodź, jeszcze trochę. Wiesz co, przygotuj ognisko, bo jak on zaraz tak uśnie... Ej, to... świnia tu jest, o fuck! Bierz tą świnię! Już. Jest ognisko, widzisz, to ja tylko dorzucę. Chodź tu! Wiesz, ja jestem przyzwyczajony, że wystarczy wcisnąć F, no nie? No. A tu przy nim trzeba wcisnąć Ctrl i F. I no, tak trochę nie ogarniam przy tym. Chodzisz super. Dobranoc. Dobranoc. Ej, super to jest. Co się mi się podoba. Tylko żeby tam na bagnach nie padł. A oj tam, damy radę. O, i już, ale to na szczęście króciutko trwa. Zrób sobie może jakieś jedzenie, bo po tym spaniu to... To wiesz pewnie... co, no właśnie mi to jedzenie non-stop spada. No. A no. Coś za coś, niestety.
Masz tu jedno mięsko, przepiecz sobie z króliczka, żebyś coś pożywniejszego zjadł. Am nam nam nam. Pyszne. Dobra, to lecimy, choć bo szkoda czasu, zanim my dobiegniemy z powrotem, to przy moim tempie, o czekaj, ślad jest. Może przy okazji byśmy wytropili coś, tylko nie warga. I tylko nie tą owcę? Ja chcę owcę! Ja właśnie nie wiem, ja jej nigdy jeszcze nie spotkałem. Ja też! Ja tylko raz ją zespełniłam, jak nagrywałam o niej film dawno, dawno temu, to zaraz jak wyszła. Ale tak, żeby sama wytropić, to nigdy, słuchaj, nigdy mi się nie zdarzyło. O, pada, będę trochę szybsza. Wiesz, jak jeszcze nagrywałaś tą Charlie, no. To mnie korciło, żeby właśnie znaleźć tego warga. I powiem ci szczerze, że znalazłem warga, ale nie skończyło się to dobrze. Aha. Nie byłem na niego przygotowany. No, wargi są upierdliwe po prostu, nie? Bo one tak głupio wołają te swoje psy. Tu gdzieś jest chyba gęsiołaś. Ja jeszcze nie zauważyłem, że mam 10 HP i się rzuciłem na niego. Aha. No to. Nie ma się kasztany? Co dziwić, że to się źle skończyło. No, tu jest gęsiołaś. A ile ty masz w ogóle zdrowia? Jaki masz ten wskaźnik? Maksimum jest 200, a mam 187. Wow, to nieźle. Ej, może ty byś pokonał ten siłosia, słuchaj. Tobie też wyskoczył u góry prezent? Nie, to właśnie mnie wtedy, to widzisz to chyba co jakiś czas. To bierz go, kliknij to. Chociaż nie wiem, czy ty nie musisz być przy maszynie, no nie? Pokazało to właśnie ci? Nic się nie dzieje, klikam i przy nic maszynie, nie dzieje. Tak, bo mi, ja wtedy jak podeszłam do maszyny... Ej, no i zgubiłam ślad, tu jest. Jak podeszłam do maszyny, to mi się otworzył ten prezent. Super to wygląda. O! Ciekawe co będzie. Jak będzie warg... Nie, dobra, to elefant. Co z nim robimy? Może moglibyśmy zabić, tylko ja już nie mam tego. Czekaj, musiałabym zrobić to... Co? No! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, na kolefanty też. No i padł. Widzisz, patrz jaki ty jesteś silny, zobacz. Ale szybko padł. Dobra, no bo jesteś taki silny. No, ja nie mam miejsca, nie podniosę tego. No to chodź. A kurde, tam był plecak w tym chyba. Ja plecak sobie zrobiłem, ja jestem zawalony. Ha, okej. To lecimy do domu. Chociaż zaraz będzie noc, to daleko nie polecimy. Wiesz, ja mam tam problem, że jak wychodzę z obozowiska pusty z pustymi setami, ja po chwili mam pełno złotych. Idziesz, bo idzie noc. Ognisko, ognisko. Wiem, spokojnie, nie panikuj. No, poczytalność. Zakładaj kapelusz. Cylinder załóż sobie na głowę, bo ja mam dobrą poczytalność. To chyba u ciebie coś nie tak. Nie, u mnie jest 109. Ja mam 220. Weź sobie przepiecz grzybka. No już właśnie zjadłem. Dwa, wsysnąłem. To jeszcze tego weź, co tu położyłam, bo ja nie zjem. Ten nie da sanity. Da ci sanity, skąd... przepiecz go. Zabierze ci, zielony zabierze daje. Ci, ale ten też daje. No ten właśnie mi odebrał życie. Tak, odbiera chyba tam 3 czy ileś punktów. Malutko, ale sanity też dodaje. No właśnie odebrał mi tylko zdrowie. Niemożliwe. Zielony grzybek daje. Ja wiem, że zielony daje, ale ten też daje. Tylko, że ten odbiera zdrowie jeszcze, ale to tam mało odbiera. Mi się wydaje, że on chyba zaraz pójdzie spać, bo będzie teraz chyba przyjdzie ostrzeżenie. Nie widzę, żeby było. Masz tu kasztana? Bo ja nie potrzebuję, sobie możesz przepiec. Już się nie mogę doczekać, aż będą te jaskinie. Już bym chciała moją tulą pograć. No jak wyjdą jaskinie i tak z kimś wyjść do jaskini w Nonstarz, to będzie łohoho. No, fajnie będzie. Gęsiołoś idzie chyba? No on tam jest cały czas. Wiesz co, ten prezent mi nie znika jeszcze. Nie no dobrze, bo to podejdziesz teraz do maszyny, jak będziemy w obozie i sobie będziesz mógł go odpakować. A my tylko w ogóle musisz stać przy maszynie. No tak. A, okej. Okay. A przecież ty masz na mapie mój obóz już. Tak, tak, tak. Mam go, ale tutaj jest nieodkryte przeze mnie, więc tak troszeczkę... No ale drogę musisz mieć do obozu. Oj, czekaj. Bo motylek. O, patrz, tam jest ten. Czekaj, muszę też to... Nie, nie, to chodzi mi. Pozbierać zaraz po pingwinkę. Mam pozbierać się?
Ja pozbieram. Okay. Mówiłeś, że masz mało miejsca, nie? To właśnie zjadłem to, co miałam i mam już więcej miejsca. Aha, okej. Okay. Czekaj, motylek. Jeszcze mi zostało na jedno użycie, to bym sobie już zlikwidowała tą siatkę, ale teraz oczywiście nie ma żadnego motyla. Może tam przy moich kwiatkach jakiś będzie. Dobra, idziemy. Tu gdzieś będzie jeszcze jeden gęsioś. Oj, żaba. Wiesz, jak ja dawno nie miałam deszczu żab? Boże, ja nie pamiętam kiedy. Nawet nie kradzę. Dawno, dawno temu chyba. O, jest motyl. Ja u siebie mam co wiosnę i to mnie denerwuje. Ja nie mam, naprawdę. Okej, okay, możemy iść teraz. Czekaj. Ślad? No. Bruzowy? Czy jest szansa na śluzowce? Jesteś taki tak silny, że dasz radę sam. Wiesz co, ja mam ja takie wzięłam uczucia. Ja specjalnie cię namówiłam. Drugi ślad. Nie, to jest chyba ten, bo ja właśnie zgubiłam. O, dobra, no. Specjalnie cię namówiłam na tą postać, żeby powiedzieć, że o, ty jesteś taki silny, to możesz sam walczyć, wiesz. No. No zobaczymy, jak sobie poradzimy z tą owcą. Żeby ją wytropić. Ale to musielibyśmy... O, idziesz chyba spać. O nie, chyba nie spać. Ale to chwilę przecież, to wiesz. Ej, a ciekawe właśnie, no i zgubiłam dupa, no. No nie jest tutaj. Gdzie? No tu, gdzie jestem ja. Aha, to czekaj. Ciekawe, czy na przykład jakbyś tak zasnął i na przykład byśmy z kimś walczyli, to czy oni by cię atakowali w tym czasie? Ciekawe. Czemu mi ślad zniknął? Nie wiem. Nie zdążyłem go chyba od tego, od... Chyba. Dobranoc. Dobranoc. Trochę mi to przypomina Wolfganga, jak, nie wiem, się robił słabszy, to on tak upadał na ziemię i trzeba było czekać, aż on cię podniesie. Mhm. No wstawaj, chłopie. Jakby co, to wracamy do obozu, wiesz? Jak się obudzisz. Wiesz co, lepiej chodźmy do obozu. No mówię, idziemy do obozu, bo trzeba się wypakować i trzeba by tam w końcu iść do tych pająków, bo tam się dzieją złe rzeczy. Ej, tak w ogóle bawoły mają okres godowy, jakby co, więc uważaj. Pamiętam, że chyba to ostatnio co odcinek, to chyba u ciebie mają okres. Nie, ostatnio nie miały, teraz na wiosnę dopiero mają. Tylko ja chodzę, no bo po mięso chodzę tutaj i właśnie w międzyczasie też raz byłam tutaj, dwa bawoły zabiłam, żeby się podleczyć, bo kurde, wiesz, no nie miałam czym za bardzo, nie? Jedzenia nie miałam, na tych bagnach mało było tych pęcherzy i tego wszystkiego i przyszłam na bawoły po prostu. I zabiłam dwa i najadłam się mięsem i się trochę podleczyłam, bo ciężko, kurczę. O, czekaj, posadzę sobie motyle. O Jezu, jak mi wrona na monitor poleciała. Ale lag. Co ty? No, właśnie mnie przeteleportowało. Wiesz co, ja się udam do obozu i tam przetrząsnę skrzynki. O, ho, ho, tu chodzi, no. Nie. Jaką mam dla ciebie niespodziankę? No chyba... No co to ma być? Nie, no masakra. Czekaj, bo tu widzę krzaczki. Rozwal. No teraz. O. No. Dziękuję. Wiesz co? Ona trochę ci te lalki pokradła. Ale one ale już tu są. Są. Jaka? Wiesz co? Ja ją od razu spalę. Wiesz co? Chodź to zobacz. Co tu się stało? Jest jeszcze jedna. Oh my god. No. Dawaj to. Wiesz, gdzie ją możesz wsadzić? Tu ją dam zaraz, wiesz? No, do pająków. Mhm. Jedz coś, jedz coś. Tylko, że ona mi będzie mięso kradła, nie? No ale... Czekaj, pozbieram sobie pęcherze. Już mi oczywiście muru popsuły znowu. A, czekaj, bo ja muszę sobie zrobić to do leczenia, bo mam jeden miodek. Co tam za... Ja już myślałem... Ej, co ty pająkiem? Idź no! Już idę, właśnie zauważyłem. No bij go. Oj lol. Czekaj, czekaj. Jezu, ile tu tego?
A ja umieram z głodu. No to uciekaj! Pięknie, no. Nie mogę się ruszyć. Na szczęście nic nie miało przy sobie takiego cennego. Nie miałem. Chester padł. Ale w ogóle, ogólnie jakim fajnym duchem jestem. Kurde, nie ma żadnej mądrej broni przy sobie, tylko tą pałkę śmieszną, no ona jest taka sobie... O! Mokra jeszcze, nie? Kurde, bo ja zaraz ginę, nie? Uciekaj do bawołów! Spoko, spoko. Boże, ale noc! Bierz te pająki! Wiesz co, jakby ci to powiedzieć, ja mogę tu chyba tylko przyświecić. Wiesz co? No patrz, jak mnie będzie gonił, co za pająk. Nie no, musisz się gdzieś skrzesić, bo mi strasznie poczytalność spada. Wiesz co, ja nie bardzo wiem, gdzie tu może być portal. Nie portal, tylko ołtarz. Znaczy, nie, wiesz co, to najpierw, że weźmiesz tą laleczkę moją. Idź tam do obozu i się... wskrzesz. A czekaj, tu mam jedną, stój, chodź! Widzisz, bo ja podniosłam, bo zaczęłam zbierać po tej bulwie, no nie? Ale wiesz co, ja zacząłem ginąć jad pająków. Tylko głód mnie dopadł. To tam czemu sobie nie jad? Wstawiłem sobie jedzenie do gara. Aha. Akurat przyszły pająki. No, no widzisz. No. Tak to jest. Czekaj, to wywalę, bo to jest tylko 4%, to mi tego nie potrzeba. No musimy poczekać teraz. No, a ja chciałam sobie zrobić ten do leczenia, bo tam sobie nazbierałem specjalnie trzciny. Jezus, nigdy nie umiem tego powiedzieć. Trzciny. Powiedz trzciny. Trzciny. A dobra. Teraz lecimy do domu, bo... Ej, nie no, tam trzeba te mury ponaprawiać. Gorzej będzie, jak tam będą w obozie te pająki. No. Chester padł. A Chester to tam się... O, pozbieraj się ładnie. O, jest twoje jedzenie. Porę. No. O właśnie, bo tu mi pozabierała wszystko, głupia. Teraz to wszystko... Okej, tak. Ty w ogóle bierz ten, te jagody, co są na przykład, przerabiaj sobie, boże co ja robię, chciałam do strażaka włożyć. Przerabiaj sobie i zrób sobie jedzenie, no bo kurde, żebyś ty z głodu umierał. Wiesz co, ja jedzenie miałem sporo, tylko on tam przysnął 3 razy po drodze i od tego głód spada. Masz tu pałkę? Szybko. Weź sobie też tą drewnianą jedną pałkę. Ja mam jeszcze tą mięsną, ona jest dosyć mocna. Ale podnieś ją na razie. Coś podniosłem? Jakim cudem to podniosłem? No tak, no bo to jest tak, ta maszynka do chłodzenia, że tak powiem. Została mi ostatnia laleczka. Ale nie spodziewałem się, że to da się podnieść. Da się, da się. Czekaj, bo tak, to muszę tu odłożyć. Właśnie, to mam na ule, można by pszczół pozbierać. Dobra, ale gdzie ja położyłam... Ej, rozwal... Czekaj, dobra, ja mam chyba młotek, dobra. Ja gdzieś tu mam. Trzeba rozwalić tego trupka. Okej. A w ogóle do czego to jest? Co? Te kwiatki dziwne. To jest ozdoba. Akurat, a choinka odnawia poczytalność. O, to ja sobie tu wstanę. Wstań sobie. Czekaj, bo tu odkładam. Wow, ile mam już zębów. Trzeba by jakieś płatki porobić, cholerka. No. To by nie było głupie. O, tu mam te. W ogóle masz gdzieś jakąś, nie wiem, parasolkę czy coś w tym stylu? Nie. Nie, bo ja nie potrzebuję. Wiesz, mnie by się przydała tak trochę. Dlaczego nie zbierałeś kwiatków po drodze? Myślałam, że będą potrzebne. Kwiatki? No, kwiatki. Wiesz, jak tam, nie wiem, miałeś mi kwiatek na krzyż z tymi motylami, no to wolałam ich nie podnosić.
kurde, przydałyby mi się jeszcze dwa miopy. Ja zrobię sobie to jeszcze jedno. To tu weź to jedzenie w końcu się najedz. Wiesz co, próbuję dojść, ale trochę mną miota jak szaton. Czemu? Są nagi lekkie. No co ty? No ale to chyba coś u ciebie, bo na pewno nie ode mnie. Możliwe, że u mnie. Wiesz, jeżeli ja mam lagi, to chyba od tego, że kot siedzi na routerze. Do tego zwal! Wiesz co, router mam w pokoju dalej, a teraz chyba nie najlepiej mi się ruszać. Okay. Wiesz, router po jakimś czasie mi się robi ciepły, więc kot sobie po prostu robi tam legowisko. No tak. Sprawda, nie sądzę, żeby to było aż tak wygodne, ale kto jest kot? Oj, koty potrafią w różnych miejscach Halo? Spać. Ej, czemu nie mogę tego naprawić? O co chodzi? Ej. Co się stało? Słychać mnie? Słychać. No widzisz, masz jakieś problemy z netem, bo cię wywaliło. Aha, to jednak mnie wywaliło. No. To coś z netem chyba się stało. Dobra, słuchajcie, to na teraz skończymy, bo i tak już jest 30 minut. Ty sobie zdążysz wejść i pójdziemy w kolejnym odcinku na te pająki w końcu, zrobimy porządek z nimi. A na dzisiaj się pożegnamy, no bo teraz bez sensu, wiesz co, czekać, tak? Ty w międzyczasie sobie wejdziesz i tyle, co? Mhm. No. Także słuchajcie, my na dziś dziękujemy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa. Trzymajcie się. Pa, pa.